dobrze. Od czego zacząć, żeby się nie bać? Jak trenować? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas treningu? Co? Jakich zasad przestrzegać, żeby to było bezpieczne? Jadę właśnie na Łydzi Boysów i tam właśnie będziemy kręcić vloga. Zamknięta droga, nie wiem, lotnisko, kawałek czegoś, nie wiem, kawałek ulicy, nie musi być długa. Samochody, żeby tam nie jeździły, żebyście się nie stresowali. Powiem wam, no zmartwię was, że no trzeba trenować to intensywnie, dużo. Przede wszystkim uczyć się strzelać z klamki. Mówią strzelać, ja nie strzelam, po prostu jak gdyby puszczam stęgło. Niektórzy myślą, strzał z klamy to jest o coś takiego, nie? Tam wiecie, no puścisz i walnie. Teraz wam nie pokażę, bo i luz bije. O, to nie jest strzał z klamy. Strzał z klamy to jest coś takiego. Z gazu nie uczcie się. Jest, ja pierdzielę, skąd on się tu wziął? Patrzcie, chyba Sławasa będę uczył jazdy na kole. Ciekawe, czy strzela z gazu, czy ze sprzęgła. Sławas, siema, byku, powiedz, nauka jazdy na kole dzisiaj? Ja cały czas jeżdżę na kole. Dobrze. Ciebie nie ma, to wiesz, ktoś musi. Ktoś musi. No. Czyli jak mnie nie ma, ty jeździsz. No na jak, no. A strzelasz z klamy czy z gazu? Nie, bez strzelania. Ostatnio mam lepszą taką. Co? Teraz tylko dodaję gazu, bo to już wiesz. A no, po co mam z klamy strzelać? A chcesz się uczyć? Nie, no po co? No po teraz. Co? Nie, no codziennie jeżdżę i wiesz, już nie mam sił. Nie masz sił, codziennie no. Jeździsz. Pojeździ sobie, bo ja sobie odpocznę. Tak jak mówiłem, uczcie się ze sprzęgła. Nie wiem, bo staram się, żeby kamera to pokazała mniej więcej, ale jak nie umiecie, po prostu no, trzeba to wypróbować, trzeba się uczyć. Trochę gazu. I sprzęgło. Musicie się jeszcze uczyć. Się jeszcze uczyć wyrywania go z kompresji. Słowacowi bym
Motor rozwalił. Przyjdzie wam wszystko to z czasem, jak tylko będziecie trenowali. Jak się wam uda już podnosić ten motocykl, pamiętajcie, żeby lądować zawsze z gazem. Ja tego nie robię, bo już mam tutaj tą wyczutę, ale wylądujcie z gazem. To już nieważne, jakim motocyklem byście jechali, czy sportem, czy takim endurakiem, czy krosówką. O, sława. Musicie po prostu trenować. Starajcie się jechać wolno, 30 na godzinę. Ja nawet w tej chwili jadę 20, patrzcie, albo nawet 10. Nie musi być to nie wiadomo jaka prędkość. Są godziny treningu. Patrzcie, jakieś 10 na godzinę, nawet to jest mniej. Trójkę mam. Przepinam na czwórkę. Następnym etapem nauki to jest przepinanie biegu u góry. Dla waszego bezpieczeństwa musicie uczyć się podnosić motocykl i hamulcem go opuszczać. Dużo czynników jest na początek. I uczyć się przepinania biegu już u góry. Czyli jak ja go podrywam, mam bardzo małe obroty, żeby u góry przepiąć bieg bez sprzęgła. Czyli co, lekko podrywacie koło do góry i hamulcem. To musi być naprawdę wszystko zgrane. Pozycja neutralna oczywiście na motocyklu. Dobra, już słowasa nie będę męczył. Coś poopowiadamy wam jeszcze. Może Sławas jakieś ma doświadczenia z nauki. Ostatni przelot. Ciężko tak tłumaczyć, jak się jeździ.
przede wszystkim trenować. No my ze Słowasem i z Enduro gumą nie możemy za was wszystkich jeździć. Powiem wam, no ciężko, jak ja już tyle lat jeżdżę na tym kole, żeby wam tak od podstaw wytłumaczyć. A z tego to się chyba tak nie da, każdy musi sam dojść do tego, ale trzeba trenować. Powiem wam, jak ja się uczyłem, to na dużą wodę od razu poszedłem, bo enduro guma zmusił mnie, żebym od jedynki startował do szóstki. Ja to robiłem. Teraz tego nie potrzebuję trenować, ale to jest fajna sztuka. W jednym przelocie przepiąć wszystkie biegi. To było bardzo dawno temu, już nie pamiętam kiedy, ale chyba z 6 lat temu. Guma to jest po prostu coś pięknego. Ten przelot to był gdzieś około 30 na godzinę. Bez przyspieszania. Dobra. Kolegę już odciążę. To ja cię poproszę. Kumpel jechał. Żeby ładne były.
Ja nie, bo ja jestem chorobowy. Ale byś mnie tylko filmował. A ciebie tak. No. Siemano. Siemano, no już tutaj jesteśmy dłuższy czas. Słuchajcie. Mistrzu, chodź tylko przytrzymasz kamerę, żebym ja mógł pokazać. Z perspektywy jakiej? Takiej chyba. Co? Tak byś tutaj? Strzelanie ze sprzęgła. Bo chcę pokazać tą klamkę i tą. No czekaj, tak było dobrze. Masz? No. Tutaj trzymam gaz, nie, albo w ogóle nawet nie trzymam, bo ja już tak jestem wyuczony, że po prostu nawet nie muszę tutaj trzymać gazu. Ale wy sobie trzymajcie tak z wyczuciem, raz dokładacie więcej, ale no po prostu sobie musicie to wyczuć, nie, w jakim położeniu. I przypuśćmy, macie dwójkę i sobie zróbcie coś takiego. I zobaczycie, czy wam będzie koło podchodzić. Jak nie będzie podchodzić, dołóżcie troszkę tego gazu. Unieście go chociaż tam na te 10 cm i tak sobie trenujcie po te 10 cm i spróbujcie jeszcze ciałem go w tym czasie wyrywać, żeby jeszcze wyżej poszedł z tym samym gazem, który macie. Ciężkie to jest, nie, do wytłumaczenia, nie, Sławek? No po prostu musicie trenować, nie? I pamiętajcie, noga na hamulcu musi być cały czas. To jest takie zabezpieczenie wasze. A jak nauczycie się przepinać biegów, to po prostu jak przepniecie o jeden bieg w górę, to możecie się tą nogą tutaj zaprzeć. Nie przerzuci się bieg. No dobra, no niby nagrywa. Siemano, jak tam? Trenujecie? Ale muszę powiedzieć, że szczerze, że ciężko tak przekazać, wiecie? Pierdolaj. Świnio. Ja się wygiął i poszło z rury.